Żołnierz. Piękny występ, artystyczny. Moi drodzy, oczywiście, prawda, powtórzę, gastronomia, moi drodzy, fanty, licytacje, zaraz zaczniemy. Bawimy się z przyjaciółmi, z rodzinami. Takie imprezy, takie festyny powinniśmy robić, proszę Państwa, częściej. Spotykamy się, integrujemy się. No fantastyczna, wspaniała rzecz. A powtórzę, moi drodzy, dzisiejsze nasze spotkanie jest piękny, bo realizujemy piękny, szczytny cel, moi drodzy, czyli budowę naszej pięknej, uroczej świątyni. To, moi drodzy, ja już dziękuję, oddaję głos naszej uroczej pani Zosi. Hej, witajcie, ludziska! Ale właśnie się dzisiaj naszło! He, he! Nie widziałcie tam mojej kumy? Bo tu się my miały zejść, pogadać choć oczy. Wiecie, tak o trochę kulawo, tu gdzieś się miałaby. Nigdzie jej nie widzę. Gdzie się to babsko zaplątało? Pewnie będę do niej dzwonić na komórkę, bo pewnie się zgubiła gdzieś. Będzie se ta dzwonić. Chyba zębami o parapet, a tu ani parapetu, ani zasięgu. Ale poczekajcie, bo tu jakoś ich damę widzę, lezie tu jakoś ich dama. Co to będzie za jedno? O, aha, jako damessa. Co to za jedna? A cię tu... Kumo, to ja, to wyście mnie nie poznały. A skąd? Tak to wy? Ta ja przecie. Kumo, ta ściągcie te okulory. To prędzej was poznam. He. No. A ta faktycznie, ta wy. Kuma, wyście się odstawiły. A bo to dzisiaj taką wielką imprezę, to trzeba kumo jakoś wyglądać. O kurna, Olek, no faktycznie, no. No trzeba jakoś się wyglądać, nawet żeście nie kulało, miałeście kuleć. A bo wiecie, kumo, to ta mi kapusta pomogła, ale no nie polsko, ino pekińsko. Chyba, no chińsko, chińsko. Chińsko, pekińsko, no ale dobra, no. Tacie, ta kumo, to bardzo pomocno, dwa dni na kolaniem trzymała, a potem jeszcze na surówkę do obiadu skroiła. Aha, toście miały dwa w jednym. A jak? No. Kumo, ale dzisiaj takie wielkie święto, no. Ale za to ino w tej chustce. A bo lubię. Mocie tu taki piękny kapelusz on kupiłam. Ho, 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 jaki paradny, no faktycznie. Gdzieście taki napadły? Takie duże. Ta tu na fantach. O, widzicie inaczej. No. Ale czekajcie, na kumo. Fantach tu? Tutaj, ale czekajcie, kumo, bo jeszcze coś dlowo z mą. Mą tak piękno dlowo z bluzkę. O, jako świcu. Śliczno jako piękno, ale będę świcić? Elektryki nie trza. Ale czekajcie, bo ja tu dlowo. Ty coś ich mąż. A jak? No tu coś ich dlowo. A jak? Czekajcie, tyle mam coś ich tu. Kreację kupiła, nalazłam. Ano przymierzejcie. Jak roznawóz. Będziecie miały na tońce. Będę mieć na tańce. O, jak motylem byłam, ale utyłam. No będzie, będzie. To trzymajcie se, tak? A tu jeszcze mój cosik. Wyjątkowe. Moje wyjątkowe. To jest na randkę z waszym starym. No pokoście to. Bedo, bedo. To jak bedo, to ci moj ta, ale jak on z tym łowaczy, to mu szczynka łopadnie. Oj, kumo, kumo, ale chyba nie tylko szczynka. Ha, to to co? Na ręce, ręce mu łopadną, a co by inne. Ale kumo, czego wy to ode mnie nie odbieracie telefonu? A to dzwoniłyście tam? Ha, bo to roz... dzwoniła. Czekajcie, kumo, czekajcie. Ja tu zaraz sprawdzę, tylko se swój smartfon poszukam. No szukajcie.
Ono! Oho, ho, jaki piękny! Kumo! A czegoście to taśmą obkleiły tak? A wy to wszystko zobaczycie. Wejdźcie. A bo mi bateria wypada. A, bateria. No dobra, no mocie do kumo. Kumo, nie mam od was dzwonienia. Ino. Ino mam, tak. Ja mam SMS-a. O, z banku i z policji. A co ta bank i policja od was chcą? A no bo wzięłam pożyczkę i nie spłocą. Baj, kumo, czy was rozum odebrał? Za czym byście do banku poszła? Za kredytem, za pieniądze. A no bo się mój zepsuł, całkowicie rower zepsuł. Rower? I żem rower i żem se wzięła nowy na kredyt i nie spłocą. Ha. Nie spłococie. Dlaczego nie spłococie? No bo tego roweru też już nie ma. O, a co, bo ukradli? No tak można powiedzieć, ale one powiedziały, że mi zajmują jako dowód sprawie. Jaki sprawie? Jakie łony? Godejcie jaśnie. No to przecież wam godą, że nie z miesiąc temu nazad, jak się wjechała z Leska rowerem, i nie na zakręcie nie wyrobiłam i rypłam auto, a to akurat policja jechała, łaj mocie. Oj la Boga, to też akurat ta policja musiała, a tam diabli nadali, a to pech. A to pech, pech, takżem się kumo zdenerwowała, że nie macie pojęcia. co by nie, a jak, noj, noj. A noj, noj, no i kazałem mi dmuchać. No? No i kazałem, że mam 3%. Ta chyba promile. A jak kumo zwoł, tak zwoł, ale przecież 3 promile? No? 3 promile, jak ja tylko jedną flaszkę wypiłam. No, skąd 3 promile? Toście se kumo narobiły. No i no i opowiadajcie dalej. No. Ej, no i no i chcieli mi lepić mandat, ale no. Już się opierała, opierała, że nie będę płacić. To mi zabrały rower, ale mi go nie żą, bo tak kumo. Koło całkiem scentrowane. Kierownica odpadła. A i nas serma. No i co dalej opowiadajcie? No i co dalej, kumo? Bo się ta, im się co stało? Im nie wiem, ale mnie się stało. A tak, kumo, im tak się stało, bo im wyleciała szyba i poszedł refraktor. Mają. No a wam to się nic nie stało? Kumo, mnie to nic, bo jak som rozpadłam do fosy, ale tam były okropne pokrzywy, to ino się trochę popiekłam, ale wiecie co, szybko wyskoczyłam, odczepałam się jak kura spod koguta i zaczęłam wiać. Wiać. No i no, dopadły pewnie. No to kumo, no dopadłem, no, no, no i no i co? No i co? No i no i a co no. Jeszcze może być no i? Rowera nie ma. Bank mnie prześladuje. Policja mnie prześladuje. Co się jeszcze może gorzego stać? Ha, to już nie wiem, jak no. Bida, to bida. Jeszcze pewnie was buty gryzą. No. Oj kumo, tak mnie już obgryzły te buty, że już nie mogę wystąpić. No, czy przestępujecie, tak no. Nie przestępujemy? No. No. A czy ślicie no, to? Chciałam udawać damę, ale po pieronie. A na cholerę mi te buty. Ciśnijcie to w kiwini mać tam. Takie, a mnie tak ten skór. Denerwuje mnie ten kapelusz. A mnie też. Giota, nic. Giota, nie nauczono para. Ja, Madzia, ta wolę pustkę. Oj, taj, od razu lepiej. Tam parady. Kumo, a nie macie jeszcze z jednej takiej chustki? Patrzcie się tam, może lecicie jako. Moi, jest. Kumo, nie widzę tu kumo. Macie, nie. To waszo. O, teraz to będzie dobrze. O, idź. A wiecie co, od razu mi się lepiej myśli. Wiecie co, kumo? Ja to byłam w Sanoku. Ostatnio na jarmaku. Bom se ta kurna. Chciała kur, kokoszek kupić, wiecie, na jojka. Jakie tamte w Sanoku przekupki są wściekłe. Jakem się z nimi ścina.
Jak mi dopadło 4, to mlekło im sama dała rady. A to cholery za dziecka. Widzicie? No, ale Dagen się tam choć co dowiedziała, mówię, bo młody łuni cały, łony tam całkiem poszalały. Wierzcie co? No podajcie. Że ta Unia cało teraz rozkazała, jest takie odgórne zarządzenie, że będą pochody w każdej gminie. Tak jak było na 1 maja obowiązkowo ten pochód, tak teraz będą pochody tych gajów, czy tam jakoś gejów, tam, że to będzie obowiązek. Widzicie wy? Słyszałyście? No. To tak nie można, bo was do kryminału. Ale gdzie tam, ja se godzę tak, że jak będzie taki pochód, by tak u nas był, to by se takie baby morowe jak wy i ja wyszły z cepami, jakby se ta podeszły do takiego pochodu, tych tęczowych, jakby ich te tam rozegrały na 4 wiatry cepami, te hołotę. O! Nas Kumo, tak nie wolno, tak nie wolno, nie? Bo do kryminału sadzą. Musi być ta jak tam tolerancjo, coś takie, tolerancjo. To tolerancja, o widzicie, to oni co tolerancji, a dla nas to oni nie mają tolerancji, tylko nas obrażają za porządkiem. Sodomia, Gomoria. O, no, ale wiecie, co ja słyszała? A nie wiem. Że się chłop z chłopem może żenić, a baby z babami. A dejcie ludzie spokój, ale to jeszcze nie tyle, bo je miało uszy się łobiło, co będzie teraz taki przykos, że chłopy będą musiały dzieci rodzić. O, słyszałyście? To tak się nie, to niemożliwe, kum. Co by go dać? Jak Unia rozkoże, to czas, musi się dać. A jak? To niech se te chłopy same kombinują jak. Mają dzieci rodzić i ślus, bo Unia tak kazała. O. No to wiecie, kumu, jak tak, to może koguty chcą jaja niść. O, to by dobre było, bo by tak kogut większy, od kury to by jaja były większe, o. A ja głupia kupiła se 20 kokoszek. Po co? Trzeba było kogutów kupić. No widzicie, i otyś. Oj, wiecie co, kumo, powiem wam tak, szczerze, że pewnie będziemy kończyć, bo tak głodno coś, a mi tam nie wiem, czy już tych pirogów nie brakło. Może łostało, wasz dobrynkie dodały te pirogi, widzicie wy? A bo wiecie, kumo, pirogi dobre zrobisz, to jest sztuka, a nie koszulę okidać. A bo chłopie gadają, że gotowanie to nie żadno mycyjo, ale... A tak gadają, tak, a ja bym to coś powiem, bo akurat jak rozpomniałam. Wspomniałam, że ja jeden chłopko to tak do baby. Ty to babo, to nic w chałupie nie robisz. Co ty tam masz za robotę? To się baba wściekła i dziesięć na 3 dni się zabrała z chałupy. A chłop zadowolony, bo on 2 dni spokój, ale na 2 dzień głodny. He, myśli, trzeba pójść do sklepu albo do Biedronki kupić se jakich pirogów mrożonych chociaż. No to kupił sobie paczkę tych pirogów, wiecie, przyniósł do chałupy, nalał do garnka wody zimnej, wywalił te zamarznięte pirogi i poszedł pod szopę, pod drzewo, żeby polić pod kuchnią. Ale no, to na gotowo, pod tymi pirogami gotowo. No na gotowo, a potem wylął te braje na druślok, słyszeliście? I jadł łyżką, bo co miał? A co miał robić, jakby głodny? Ale słuchajcie, kumo, no, to może teraz swoje babę docyni, ha? A, teraz to docyni. Dlatego i was, państwo, prosimy serdecznie, proszę docenić gotowanie tu naszych gospodyń, jeść, pić i się częstować, a na taki szel szlachetny kasy nie żałować. Dziękujemy serdecznie. I jesteśmy w wieku, my szanujmy się łopie, ja skoczę do kumy, kuma skoczy do mnie. Kumo, kumo, coś ci gotowały dzisiaj? A pierogi? O święte rogi, a ja też pierogi. Jesteśmy w wieku, my szanujmy się łopie, ja skoczę do kumy.
mamy, kuma skoczy do mnie. Kuma, kuma, a jak wasze babkę wołają? A Weronika? A do jasnego piernika moja też Weronika. Jesteśmy dwie kumy, szanujmy się łowie. Ja skoczę do kumy, kuma skoczy do mnie. Pięknie się kłaniamy, dziękujemy. Raz, raz. I proszę państwa, można nasz lokalny zespół kabaretowy, moi drodzy, no lepszy niż, jak mówią, ten pieszo ligowy z telewizji. A co najważniejsze, moi drodzy, te dwie nasze panie koleżanki.